Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajmiemy się bardzo poważnym tematem na naszych zajęciach, związanych z tipsami i wskazówkami producenckimi. Otóż mamy dzisiaj bardzo poważnego człowieka, który chciałby pozostać anonimowy. Jest to były gangster Maciej S., pseudonim Skowron. I w celu braku możliwości rozpoznania jego został on przez nas ubrany odpowiednio, a także będziemy mu zmieniali głos po to, żeby na pewno nikt z jego byłych kolegów ze świadka przestępczego nie mógł go w przyszłości rozpoznać, więc przystępujemy do działania. Eee, miałem szczęście, wie pani, mnie się udało. Stanąłem na tej bramce, i szybko okazało się, że bardzo dobrze się bije. Trenowałem sztuki walki, byłem dobrze zbudowany. Przypadkiem zbiłem na mieście kilku chłopców, którzy uchodzili za nietykalnych. Coraz więcej osób chciało mi rękę podawać. Mamy zarejestrowaną próbkę dźwięku, która w tej chwili brzmi następująco. Wie pani, mi się ludzie na ulicy kłaniali, autografy mnie prosili. Byłem bardzo złym człowiekiem, potwornie złym człowiekiem. Oczywiście, w ten sposób głos brzmi naturalnie, a ponieważ nie chcemy, żeby brzmiał naturalnie, więc bierzemy jakąkolwiek wtyczkę, która służy do transformacji głosu. W przypadku programu Logic Pro jest to Vocal Transformer. Uruchamiamy. Wtyczkę, ustawiamy sobie parametr, który chcemy zmienić, czyli albo wysokość, albo formanty, czyli składowe, hmm, harmoniczne i nadajemy konkretne parametry. Wiemy jak, już, jak brzmi głos naturalny, posłuchamy sobie teraz głosu, który ma wyłącznie zmienioną samą wysokość. Eee, miałem szczęście, wie pani. Mnie się udało. Stanąłem na tej bramce i szybko okazało się, że bardzo dobrze się bije. Trenowałem sztuki walki. To jest obniżona wysokość o 5,5 tonów. Następnie zmienimy wysokość formantów. Również o 5. Eee, miałem szczęście, wie pani. Mnie się udało. Stanąłem na tej bramce i szybko okazało się, że bardzo dobrze się bije. W celu jeszcze większego zniekształcenia głosu y, zmieniamy ilość formantów. Eee, nie, szczęście wie pani, nie się udało. Stanąłem na tej bramce i szybko okazało się, że bardzo dobrze się bije. Trenowałem sztuki walki, byłem dobrze zbudowany. Przypadkiem zbiłem na mieście kilku chłopców, którzy chodzili za nieptykalnych. Jak widzimy na pokazanym przykładzie yy, skruszonego gangstera, nagranie głosu jest rzeczą łatwą. Przerobienie go w taki sposób, żeby nie był rozpoznawalny, również nie jest trudne. Jednak potrzebujemy po prostu być w posiadaniu wtyczki, która umożliwia nam zmianę wysokości głosu, a najlepiej zmianę jego barwy również Wtedy jesteśmy w stanie uzyskać y, pożądany efekt. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia.